Witam bardzo serdecznie w 109 części Divinity Original Sin wersja rozszerzona. Więc w poprzednim odcinku pokonaliśmy tutaj niestety tych, którzy udają nieumarłych. No, tak jest bardzo często, więc zobaczmy, co tu jeszcze w tych skrzyniach jest. Pozbierajmy wszystko, co nam pozostało do zebrania. Jeszcze się dymi z tego sarkofagu. No cóż, tak to już jest, ale może ten dym nam tutaj trujący nie zaszkodzi już w tym momencie. Jak widać, no specjalnie od tej cudów nie było. Na to wygląda z tego sarkofagu. Walka była, no jaka była. No w każdym bądź razie jedno jest pewne, troszeczkę żeśmy się nieco tutaj pod kątem doświadczenia zupgrade'owali. No dobra, idziemy dalej. Tutaj jeszcze chyba ten sarkofag, nie wiem, czy go otwierałem, czy nie. Więc jakby co, to otworzę. Niestety chyba już go wcześniej otwierałem. Zobaczmy, co udało mi się tutaj uzyskać z tych rzeczy. 105 ziemia. Ziemia, a tutaj mam od ziemi ile? 139, więc nawet nie mamy o czym rozmawiać. Czyli walka była trudna. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest 11 mam tych, prawda, odłamków krwawego kamienia. Tu jeszcze jeden jest nieużyty, na razie go nie ma potrzeby używać, póki co rozglądnijmy się tutaj, no po prostu jakaś masakra, tutaj jest ile martwych ciał tutaj leży. No po prostu ten okultystyczna gra to jednak jest faktycznie bardzo przesiąknięta pogaństwem i tego typu rzeczami. No cóż, ja bym takiej gry nie robił, co prawda. Niektórzy powiedzieli, to po co w to grasz, nie? No cóż, żeby ostrzegać przed takimi rzeczami jak to, no to ktoś musi w to grać. I ostrzegać, bo tak to zwykle grają, ale nikt nie ostrzega przed pułapkami duchowymi w tej grze. Dobra, póki co sobie tej regenerację włączę. Tu jest masowe leczenie. Deszcz by mi się przydał. Nie mam deszczu, zapomniałem o tym deszczu. I przez to mam trochę lipę, bo jak będzie się jarać, to będę musiał chwilę czekać. No dobra, idziemy dalej. W głąb. No ciekawa, ciekawa to jest kaplica. Może zapiszę stan gry, żeby nie było. Bo znów coś będę musiał od nowa zaczynać, albo mnie coś zatłucze i... Stój, nasi wrogowie zostawili pułapkę. No właśnie, więc mogą być tu pułapki. Oczywiście jak ktoś nie wlozie, to będzie ok, więc muszę się poruszać powoli. Ale oczywiście ktoś już musiał się wpakować. Ender jasny. Tutaj jest jakaś kolejna dziura. Woda tu jest, tam się nie da dojść, więc muszę coś tu znaleźć. Co będzie? A, następna czaszyca tutaj jest, widzę. Więc już to robimy. Ok, bardzo ładnie się zamknęło. Mamy kolejne przejście. Czaszka o dziwnym kształcie, więc idziemy dalej. No niestety troszeczkę nadwątlone mam nieco życie. Aha, dobra walka. No cóż, tutaj mamy wilki. I to różne. Łapa śmierci, straszny kieł, odmrożenie, zmrok. No dobra, skoro chcecie... O kurde, przyjrzyjmy się. No wyglądają niezbyt ciekawie. Więc chyba prawdopodobnie... nie chyba prawdopodobnie, ale na pewno będziemy musieli im tutaj dać kogoś do zabawy. Bo to mogą, z wilkami to jest raczej, nie polecam za bardzo zadzierać,
z tego względu, że zobaczmy jeszcze, jakie mają właściwości. Na ogień są bardzo podatne, przynajmniej ten jeden, zobaczmy następny, ten jest trochę odporny na ogień, czyli każdy jest właściwie na coś odporny. Tego ziemia tłucze. Dobra, więc tutaj no tak to wygląda. Więc podejrzewam, że granat błysków może ich tu oślepić, więc mam nadzieję, że to się uda. No dobra, sprawdźmy to. Oślepienie, oczywiście oślep nasz gość też. Ten jeden nie oślep, tamci są oślepieni na dwie tury, więc nie jest tak najgorzej, podejdę sobie nią bliżej. Tak, oni nie wiedzą, co się dzieje. Ten jeden się coś tutaj zaczyna wściekać. Dobra, jemu za wiele nie zrobisz. O, widzisz, coś nam tu kogoś przestraszył. No cóż, tak to bywa. Teraz zobaczmy, co tutaj możemy... Dobra. Dajmy kolegena. I przy okazji jeszcze może uda się śmignąć ich w ten sposób. Dobra. Jak z ich punktami wytrzymałości, nie są aż tacy bardzo mocarni, więc myślę, że nie będzie tak źle. Ten ma to jest sporo tych różnych rzeczy. Co to jest? Skacząca błyskawica. Nie wiem, na ile ona się sprawdzi. Ale dobrze, daje ogłuszenie, więc nie jest tak źle. Tylko tyle, że problem jest z tym gościem taki, że on niestety, ale pojawia się z tej strony. Więc ja tutaj spróbuję, ten jest ogłuszony, tego zmrozić. Chociaż jest na razie ślepy, ale można ich zamrozić, więc ok. Dobra, tutaj się troszkę wycofam. Teraz idźmy naszym kolesiem najbliżej jak się da. Ok, i zrobimy sobie boom. A co? No dobrze. Czyli całkiem nieźle poszło. Teraz tym gościem będziemy lutować po kolei zawodników. No dobra, za dużo tam nie nalutuje. Tutaj można by jeszcze granat przeszywający. A co tam granatami trochę porzucamy? Okej, okay. Nie no, ten jeszcze ma się dobrze, widzę. Jeszcze jeden granat mogę tutaj zarzucić. No coś mogę jeszcze zarzucić, nie? Jeszcze raz to samo. Okej, okay, no już są dosyć mocno potargani. Chorobę tutaj nam próbuje zarzucić, jakieś inne dziwne rzeczy. Dobra, nie mają zbyt mocarnych tutaj tematów, więc się weźmy za tego gościa. Co to jest? Skażony płomień. Zobaczmy, jak zadziała skażony płomień. No, ciekawe może być. Wow. O, jeszcze się przeniósł na innych. No to całkiem nie najgorsza sprawa z tym skażonym płomieniem. Dobra, no to odczekamy sobie na razie. Tak, 46 trafienia, więc trochę za mało. Strzała rozszczepiająca, wampiryczna strzała. Albo skoncentrowany strzał, nie wiem jak pójdzie, zobaczymy. Ok, 5000 punktów doświadczenia, nie jest to za wiele, ale może być. Teraz tak, ten gość... jaką on ma laskę? Od ognia, tak? Od ognia, zobaczmy, zbadajmy gościa. No nie, tym gościem nie mogę zbadać, ale mogę mu przywalić. Trafienie krytyczne, całkiem nieźle, trzeba przyznać.
No i dobra, tyle na razie mogę nim zrobić. Tak, możemy jeszcze sobie porzucać, albo można już, powiedzmy, przyszarżować. Dobra, następny padł. Okej, tylko tyle, że się zatrułem o to dziadostwo nieco. Więc tutaj się, powiedzmy, no jeszcze na razie może nie będę się leczył, ale mogę sobie zażyć miksturę. Mam chyba miksturę przeciw truciźnie, zaraz zobaczymy. Tak, no to wykorzystam, tak? Dobra, w ten sposób na razie. Co, ten się obudził, czy co? Dobra, nie jest tak źle. No to próbujmy gościa. Ale kurczę, lipa. Nie sprawdziłem sobie, czy go trafię. Być może już byłoby po nim, ale no niestety. Chociaż niektóre z tych wilków są dosyć twarde. Zobaczmy, jak zadziała to. Ok, następny jest z głowy. Dobra, dajmy tutaj przed nim kolegę. Dobra, tyle na razie mogę. Tak, dobrze, skupi się na tym. Dobra, na nim się skupił, trochę się podleczył. No to teraz będziemy go tutaj. Okej. Okay. Jeszcze trochę go pomęczę. Jeszcze raz. Dobra, podejdę bliżej. Okej. No to go załatwimy. Pięknie. Dobra. Walka wygrana. Oj, mamy doświadczenie. Widzę, skoczyło nam elegancko. Więc co teraz inwestować? Bo tutaj właściwie to chyba wszystko jest, co trzeba. Tutaj nie wiem, czy w siłę nie pójść. Siła. Tutaj wszędzie siłę mam. I tutaj ma w podstawie. Więc raczej chyba w siłę nie będę szedł. Inteligencji też ma na tyle. Więc jak już, to będę bardziej chyba wolał iść w kondycję. I pójdę w tą kondycję. Więcej punktów życia mi się przyda. Teraz tak, tutaj. W co tu zainwestować? To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Mam 3 punkty tylko umiejętności, więc nie jest to zbyt wiele. Mogę zwiększyć tenebrium, tudzież mogę zwiększyć obsługę broni jednoręcznych. Obrażenia o 30%, co nie jest głupim rozwiązaniem. Zobaczmy, co jeszcze. Zbrojmistrz. Chyba ktoś tam miał mieć tego zbrojmistrza większego, ale chyba nie o nią chodziło. A może o nią? Dobra, co tutaj mamy? Strzała rzucająca klątwę. O, to jest coś nowego. Tu jeszcze ma strzałę. No dobra. Zobaczymy. Czy ja tutaj nie chciałem, czy to już ma? A no ma już całkiem mocny ten. Dobra, umiejętności. Bo tutaj też chciałem zwiększyć ten przywołanie ślimaka na poziom mistrza w geomancji, ale tu nie mam na tyle tych punktów. Chyba nie dam rady na razie. No, by było fajne, ale dam tutaj zwiększę bronie jednoręczne jednak. Pójdę w tym kierunku. Dobra, następna osóbka. Ta osóbka, cóż tutaj jej mogę zwiększyć? Inteligencja mnie nie interesuje, kondycja, prędkość. No ta prędkość to by była niezłym. Ale kondycja też tutaj zwiększa punkty akcji, więc chyba pójdę u niej w kondycję. Ona siły ma na tyle dużo, że spokojnie może dźwigać mnóstwo rzeczy. No nie, bo to jest akurat jako klatka piersiowa, to mnie nie interesuje. Więc myślę, że
Mamy tak, ile ona ma? 1508, jakbym jej zwiększył kondycję. No to chyba by to było lepsze. Dobra, zwiększmy jej kondycję. 1682. Będzie więcej punktów akcji przy okazji. No i mamy trzy dostępne. Tutaj jak już to zbrojny. Okowy bólu. No i to jest dobre na poziom mistrza, ale nie mam na tyle. Dwuręczne to mnie. To jest siła woli. Krzepa. O, to jest dobre. Oślepienie, osłabienie, upojenie alkoholowe. No to to by mogło być. Krzepa. No bo tu zbrojny to nie ma szans, żeby coś więcej z tym zrobić. Osobowość, charyzma, handel wymienny nie interesuje mnie jakoś specjalnie. Kunszt, kowalstwo też mnie interesuje, więc chyba pójdę tutaj w krzepę. Krzepę tutaj pójdę. Ok. No i jeszcze jedna osóbka. Tutaj chyba coś miałem specjalnego robić, większego. Zaraz błona tutaj. Nie mam tego. Muszę gdzieś tą strzałę. Tak, bo tą strzałę pierwszy raz mam taką strzałę. Czy tutaj muszę na coś zwracać uwagę? Dobra, mamy łuki. Tenebrium jest poziom trzeci, dwie bronie. Ona dwoma brońmi nie działa. Krzepa, ekspres, siła woli, zbrojmistrz. Strzelec wyborowy, łoczyk. To nie, tutaj akurat kunszt, złe uczynki, otwieranie zamków, składanie się. No to tutaj akurat nic nie zrobię na tą chwilę. Więc może... dwie bronie, no nie, tutaj akurat nie będę wydawał na to, ale mogę dać tutaj jej większą siłę woli. Siła woli. Nic nie dzieje, przestraszenia, ucieszenia, dobra, to damy jej siłę woli. No i tyle mogę jej dać, nie? No bo tutaj resztę to raczej nie ma potrzeby. A tu jeszcze mam dostępny punkt. Aha, no tak. Dobra, tutaj zwiększę jej zwinność, ma niesamowitą siłę, ma jaką ma, ale myślę, że wszystkim kondycję jadę, więc jej też kondycję zwiększę. Tak, 1401, no to już będzie coś. Dobra, zapis oczywiście, zobaczmy co tutaj mamy, zapis sobie zróbmy, pozbierajmy co zostało. Włos się jeży na głowie. Ząb mocny metalowy, jak coś tam, skóra kolejna, skórzane karwasze, wnętrzności, dobra. No, to już tutaj rozdysponuję to wszystko. Tutaj identyfikuj, zobaczmy na ile to jest. 57, inicjatywa. Dalekowzroczność mnie nie interesuje, ale to będzie dobre. Plus 3 inicjatywa, to się przyda i 87 punktów wytrzymałości. Dobra, biorę to. Teraz tak, czy to komuś innemu się tutaj spasi? Ma 45, ale wszystkie odporności. 53 jest dobrze. 50, dobra. Czyli to już będzie na handel. Dobra, wolę w ten sposób zadziałać. No dobrze, teraz mamy tutaj, widzę, oleje. Kurczę, to jest całkiem niezły labirynt, widzę, no. Się zrobił. Ale zaraz, tutaj jeszcze jest możliwość przejścia. Tak jakby tutaj było możliwość przejścia jakiegoś. Chyba, że tędy wrócę, nie wiem. Okej, tych pułapek tutaj jest po prostu zatrzęsienie.
Może jak zgaszę światło, to się coś zrobi. Czasem tak bywa, nie? Ta gra to ma różne motywy dziwaczne. Dobra, zgasiłem, nic się nie stało, idziemy dalej. Jedziemy tędy, no nie mam na razie innej alternatywy. Nie wiem, którędy tu iść, ale widzę, że ten grobowiec będzie troszeczkę ciekawy. Co tutaj jest? Chyba jakiś olej albo coś. Spróbuję. Zaraz wycofam ich troszeczkę. Flarę zastosować. Zobaczmy. No teoretycznie nic tutaj nie ma, nie? Dobra, zanim w to wejdę, to zapiszę stan gry. Idziemy. Ok, ale tutaj będą pułapki i to pułapki są koloru żółtego. Trudno powiedzieć, ok, co tutaj jest? Tutaj można coś na to postawić. Tylko, że nie mam chyba żadnych skrzynek ani takich historii. A żeby się pozbyć tego dziadostwa. Dobra, idźmy powoli. Tak, tu jest sporo pułapek. Może jak wyjdę z tego dziadostwa. Mam nadzieję, że się nikt nie wpakuje w nic. Dobra, jeszcze gdzieś tutaj. To spróbuję teraz tą pułapkę. Dobra, rozwaliłem pułapkę. Tutaj są też jakieś drzwi. No nie wiem, ciekawe miejsce widzę. Dobra, będę szedł powoli. No tak, pułapek tutaj jest moc. Tutaj są drzwi zamknięte. O proszę. Dobra, niech nikt to nie wylozie. Pojawiła się skrzynka, co ciekawe. Okej. Okay. No to było nieoczekiwane pojawienie się. Okej. Okay. Jakieś iluzoryczne drzwi tu były. Kurczę. Iluzoria tu była, ale jeszcze pójdę w tą stronę na razie. Tamta głowa to chyba nie była iluzoryczna raczej. Zobaczmy, bo tu można gdzieś zejść jeszcze na dół, widzę. Kurde, ale to jest labirynt. No to nic, będzie ciekawie. Tak, uważaj gdzie stawiasz stopy. No tak mi się wydaje, że trzeba uważać, bo tu wszędzie mogą być jakieś pułapki. Tak. Dobra, zapiszę, bo mi troszeczkę tutaj się nie podoba. To ząbeczki z olejem. Powoli, powoli. Powoli będę sobie szedł. O, prawie że stanąłem na tej pułapce. Do wody nie da się wejść. Nie, raczej nie. Dobra. Ok, na razie cisza, spokój. Tutaj mamy jakieś jeziorko, bajorko. Ok, idziemy. To są kolejne jakieś drzwi. No i co, przemierzę wszystko, no bo to musi być przemierzone wszystko. Na razie nic mnie tu jeszcze nie atakuje. Szukam tych kości tej całej Kassandry.
jakiś ala młyn. Kurde, co tu się dzieje? Alchemik jakiś, poziom 20. No, to może być tutaj ciekawie. No i zobaczymy. Można z nim porozmawiać. Butelka na miksturę, dobra. Może zapiszę z tą gry, bo na razie... Co za fantastyczne miejsce, wyobrażam sobie te wszystkie niesamowite eksperymenty, jakie można by tu przeprowadzić. Ujdzie do nas alchemik. Czy on z nami będzie chciał porozmawiać od razu? Nie, ale my możemy. O kurczę, jaki on jest wychudzony. O kurczę, ale ma tutaj rzeczy. Można coś u niego kupić. No to coś kupimy. No tak, na przykład te rzeczy bym kupił, bo mi to będzie na pewno potrzebne. Niezapisany swój wody. Też może sobie. Akurat może się uda, że będę miał deszcz. Przy odrobinie szczęścia. Dobra, weźmy, odkupmy od niego. Zaraz sobie tam przeczytamy, o czym on mówi. Na razie będę chciał sobie ciechy z cieczami, też pewnie parzenie piorunem. No nie będę tutaj kupował tak na potęgę wszystkiego, bo to nie ma sensu. Teraz tak, wyrównamy to troszeczkę. On tutaj ma 9000 kasy, więc troszkę wyrównamy tymi rzeczami, które udało się. To nie, tego nie mogę sprzedawać, bo tak, bo tutaj jeszcze będę chciał zgarnąć jego kasę. No, jakiś pożytek czasem z tych gości jest, nie? Zaraz zobaczymy, ile jest. 2000 jeszcze. Tasaczek tu tego. No i pięknie, no. Co to jeszcze? Czy coś jeszcze bym tutaj mógł sprzedać? No, właściwie chyba nie. No, niezłą mam kasę. Dobra, potwierdzamy temat. Świetnie. Pozdrawiam, kłaniam się, ty pewnie od Kasandry, a zdawałoby się, że ma raczej chłodniejsze upodobania. I ani śladu zgnilizny, dziwne, wprost niezrozumiałe, ale nie mnie to oceniać. Przez co najmniej jedno stulecie byłem martwy, a moda się zdecydowanie zmieniła. Kim jesteś? Alchemikiem naturalnie. Kiedyś pewnie używałem zwykłego imienia, ale przez ostatnie dziesięciolecia nie miałem zbyt wiele okazji, by się nim posługiwać. Nie, nie, alchemik doskonale do mnie pasuje, nie sądzisz? Co tutaj robisz? Czy to nieoczywiste? Cudowna alchemia to nauka samych bogów. O tak, przed przemianą byłem zwykłym mistrzem alchemii. Nalewki na zranioną dumę tego czy tamtego księcia. Zasypki wygładzające poraną czasem skórę. Nic nie miało dla mnie tajemnic. Obecnie rzecz jasna służę jedynie Lady Kassandrze. Jak odkryła metodę przedłużania życia bez użycia kamienia filozoficznego, to pozostaje dla mnie zagadką. Nigdy nie była zbyt wylewna, jeśli chodzi o własną osobę, lecz ja również jeszcze żyję i trzymam się niemal tak dobrze, jak przed upływem mojej pierwszej daty przydatności. No widać po twojej twarzy, że całkiem nieźle ci idzie. Co wiesz o Kassandrze? Zacna z nich władczyni. Pozwala mi tu eksperymentować pod warunkiem, że będę wykonywał jej zamówienia na to i owo. Eliksiry na koszmary, maści na paraliż, czyli niezbędniki jej fachu. Chociaż już od wielu lat nie słyszałem żadnych wieści od jej zacnego brata, powiedz, wiesz coś o naszym wspaniałym władcy Brakusie Reksie? Brakus Reks został obalony wiele lat temu. Naprawdę? Moja teoria, że moda cały czas się zmienia, ma jednak ręce i nogi. Jego siostrzyczce zdaje się jednak doskonale powodzić, co może dziwić, wziąwszy pod uwagę więź dusz. Lecz wielkie nieba, czy to możliwe, że on własnej siostrze? Nie, to zdecydowanie zbyt koszmarne. Co masz na myśli? Co to znaczy zbyt koszmarne? Na niebiosa. To rzecz wiadoma, że dusze potężnego Brakusa Reksa i jego siostry, dobrze nam znanej Kassandry, były związane od wczesnej młodości. Dzięki temu potrafili sobie czytać w myślach, a ich więź była niezwykle silna. Lecz oznaczało także, że śmierć jednego pociągała za sobą śmierć drugiego. Jeśli, dajmy na to, Brakus oberwałby strzałą w bitwie, Kassandra mogłaby w tym samym czasie zakrztusić się popołudniową herbatką.
Nie da się całkowicie rozdzielić złączonych dusz, lecz powiadają, że da się coś zrobić. Jeśli jedną z dusz przemienić choćby w istotę półżywą, półmartwa dusza zyskałaby nieśmiertelność. W ten sposób w pełni ludzka dusza uwolniłaby się od wpływu swego towarzysza. Możliwe, że to sam Brakkus obdarzył Kassandrę tą właśnie nieśmiertelnością. O tak, szybko rosła potęga tego króla. Uważam sobie, że musiał się rozprawić ze swoim najczulszym punktem, Kassandrą. Ale to straszliwy cios. Los. Lisz, pół kobieta, pół trup, niezdolna czerpać przyjemność z życia, a jedynie dążyć do śmierci. Pomyślę, że ktokolwiek mógłby sprowadzić taki los na własne ciało i własną krew. Niezwykłe. Zakończmy rozmowę. Dobra, towary już żeśmy tutaj mu przejrzeli. On tutaj nie ma nic jeszcze takiego, co by mnie mogło interesować. Jeszcze tak zerknę, jeszcze zaraz. Nie, nic tu specjalnego nie ma. Ja sobie tam potem wytworzę to, co mam sobie wytworzyć, więc na razie pozbieram to, co jeszcze mam do pozbierania. Dlaczego siedmioro bogów już nie istnieje? Pusta butelka, więc oczywiście to sobie... Głos zaklęty w naczyniu. Z początku naczynie wydaje się puste, ale przyjrzawszy się dokładnie, dostrzegasz wijącą się jak dym esencję. Kiedy przystawiasz naczynie do ucha, słyszysz szepty tysięcy osobliwych głosów. No to może być ciekawa rzecz. No zobaczymy. Na razie oczywiście muszę tutaj zerknąć, zidentyfikuję, co tutaj udało mi się zdobyć. Co do Jahana, to do Jahana. No i co my tu mamy? Odporność na powietrze, truciznę i na tenebrium. Więc całkiem niezła rzecz. Komuś by trzeba było to sprezentować. Nie wiem, jak tam Dondra sobie z tym poradzi. Dwuręczna broń, trójząb oślepienia. No i proszę. I proszę. Przeszywanie. Siła 12, czyli wiadomo do kogo. I tutaj mamy książkę. Dlaczego siedmioro nie istnieje i nigdy nie istniało? Bogowie, chabujdy i zabobony, nic więcej. Jak można wziąć tajemnicę natury za dzieło jakiegoś widma? Piękno i szczodrość natury. To chyba czytałem. Coś tak mi się widzi. Dobra. Przejdźmy do bardziej zacnych rzeczy. Tutaj oczywiście są rzeczy, które damy komu trzeba. Jeszcze będzie tu umagiczniane wszystko. Tak, zobaczmy. Odporność na powietrze, truciznę, tenebrium. Dobra, to ta ma podobnie. Osłupiający dotyk. To chyba to bym jej dał, żeby jeszcze taki dotyk mogła sprawować. Chociaż w sumie to jest wszystko to samo, ale nieco lepsze pod kątem właśnie tego dotyku, ale ona jest od zadań specjalnych, więc może... No może zobaczmy tu. No trzeba przyznać, że też ma nieźle. Zwinność tu jest większa, więc może mister ten by się skusił na coś takowego. Zobaczmy. No i tutaj oczywiście tylko jak mu zabiorę siłę, to pewnie, no tak, to już nie będzie działać. Ile tutaj mam siły? Akurat 3 z rynsztunku. Więc połowę rzeczy zostawi, jak mu to założę. Tak, bo tutaj daje 2 do siły. No i tu jest właśnie pies teraz pogrzebany. No, no tak będzie, no spadnie mu siła i tyle. Siła 10. Zaraz zobaczymy, czy tutaj nie ma. Jak mu to dam, to no jak widzicie jest goły i wesoły. No więc jednak nie mogę tego mu dać. No nie, 42 pancerz, to go zabiją momentalnie. Dobra, więc musi to jednak mieć. Więc trzeba będzie inwestować mu w siłę, jeśli chce z tego korzystać, nie? No dobra, jeszcze czepeczkę mu założę, tak? Bo też jest ważne. Więc cóż, nic z tego nie będzie. Więc jedynie mogę to dać, nie, Scarlet nie, bo ona ma lepsze to. Jedynie mogę to dać jej po prostu. I tak też uczynię. Dobra. No i tu jest ten dotyk. No i niech tak zostanie.
Niech tak zostanie. Zaraz, gdzie on tutaj się zapakował mi ten dotyk? Tu. Nawołanie efektu skamienienia. No i bardzo dobrze. I to jak będzie można jeszcze z kogoś skamienić, to będzie spoko. Więc idziemy dalej. Tutaj są jacyś jeszcze... Nie, to jest ten gość jeden tylko. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze więcej niczego nie będzie. O, proszę. To już bierzemy. Oczywiście to... A, to nią teraz wędruje, tak? No nie, muszę ją, bo... No zobaczmy, młotek, wiadro wody, koło ostrzenia, czyli można tutaj sobie naostrzyć bronię, młotek, kocioł destylacyjny, proszę bardzo. O, możemy jeszcze coś tutaj upiec, upichcić i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zobaczmy, co to mamy. Drewno, jeszcze jakieś punkty doświadczenia dostałem. Czyżbym coś odkrył dodatkowo? No dobrze, zobaczmy. Można by coś upiec. Nie wiem, czy ja mam coś do upieczenia takiego. Chyba coś mam. Tu mam jakieś steki. Zobaczmy tego. Nie poszło. Ale to mięcho upiekę. Czy nie upiekę? Też nie upiekę. No cóż. Życie. Niestety. A rybkę upiekę? Może chociaż rybkę upiekę, co? No i proszę, pewnie, że rybkę się da upiec. Nie ma problemu. Już mamy dwa dania. Czy to się da upiec? Nie, teoretycznie powinno, ale no niestety nie poszło. Tutaj jeszcze sobie z tego coś zrobimy. Dobra, jakieś jedzenie tutaj się zrobiło. No musiałbym trochę posiedzieć, żeby tutaj jeszcze coś porobić. Bo akurat mam to miejsce, gdzie mogę pewne rzeczy właśnie porobić. Więc ja może te rzeczy porobię i włączę się za chwilę. Jestem już z powrotem, więc troszeczkę tam rzeczy pokombinowałem. Kocioł destylacyjny, czy coś tu można zdestylować? No może i można. A, tutaj było po prostu kapliczka teleportacyjna, gdzie jesteśmy. Grobowiec rycerza, labirynt, laboratorium alchemika, czyli tu jesteśmy w tym miejscu. No ciekawe miejsce, więc dobrze. Nie będziemy oczywiście tam wchodzić, bo nie mam takiej potrzeby, a więc przejrzę, co tutaj jeszcze jest w tym miejscu. Aha, tutaj mamy głos zaklęty w naczyniu, a więc zabierzmy sobie ten głos zaklęty w naczyniu. Tak, no właśnie, teraz do czego ten głos jest zaklęty potrzebny? Może tam, żeby zwracać głos tym, którzy... Z początku, dobra, którzy po prostu... Można go połączyć z czymś, aha. Nie wiem, czy to echo drzew i tego nie powinienem połączyć z tym głosem właśnie. No zobaczymy. Tak jest. I mamy tutaj właśnie mikstura wokalizacji. Naczynie wypełnione podejrzanie wyglądającą mazią. Gorzka pigułka dla każdego, kto chce odzyskać głos. No dobrze, czyli mamy tutaj już to zrobione. Tutaj mamy coś w dzienniku. Głos w dziczy. Znaleźliśmy wszystkie składniki potrzebne do stworzenia mikstury, które przywraca głos i połączyliśmy je w odpowiedniej kolejności. No dobrze, tylko ja sobie zapomniałem, co teraz z tym mam zrobić, nie? Głos w dziczy. Ktoś gdzieś stracił głos. Nie zapisałem sobie chyba na mapie tego, jest lipa, ale to nic. Znajdziemy temat, nie ma problemu. Ok. Dobra, ten jeszcze ma jakieś tu granaty wytworzył, z tego co widziałem, tak jest. Nie, tu źle przerzuciłem, będę musiał jeszcze raz przekombinować temat. No dobra. Tej tutaj wrzuciłem, nie? Ok, dobra, nie jest źle. Idźmy dalej. Temat alchemika mamy załatwiony. Idziemy dalej. Zobaczmy na mapę. Tak to wygląda. Teraz tak, tu była iluzoryczna jakaś ściana, więc tam chyba pójdę. No którędy byśmy nie poszli, to będzie tak ciekawie, nie? Dobra. Tak, tylko mam nadzieję, że tutaj żadnej pułapki nie wpadną.
Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Mogłem zapisać stan gry, może się jak się zatrzymają, to zapiszę stan gry, żeby w razie czego ktoś jakieś pułapki mi nie uruchomił. Dobra, no i teraz cóż, pozostaje mi wejść tutaj, nie? Tu jest jakiś grobowiec, ok. Postaram się iść spokojnie, powoli. Żeby zaraz nie było jakiegoś łubdu. Dobra. Łopata, ale ja mam łopatę. Dobrze, podejrzewam, że ja się tu rozglądnę. No, tutaj są ukryte takie dziwne, ale to widać, że to jest. Tu chyba będzie ten, ten cały szkielet Kasandry. Takie mam dziwne wrażenie, że tak może być. Tak jest, widzę coś ciekawego. Dobrze, że widzisz. Ja też widzę, ale nie będę się jakoś specjalnie tutaj... Dobra, zobaczmy, co tu jest napisane. Tu spoczywa Lady Kassandra, wiernie służąca rodzinie i koronie. Okej, dobra, zapis, bo nie wiem, co się tutaj wydarzy, więc wykopmy to i już zobaczymy. Kassandra's bones. Okej, okay. Gdy zostaną spalone, znów stanie się wrażliwa na ciosy, tak? Chcesz czynić, a może ja mam przejąć ten obowiązek? Dobra, o, kluczyk jakiś mamy. Klucz króla źródła. Dobra, zabierzemy go. No dobra, no to co? Trzeba to zjarać, nie? Zaraz, kto tutaj ma możliwość jarania? Kula ognia, no może nie, to będzie chyba zbyt mocarno. Więc damy to. Dobra, iskierka zadziałała. Cyk. To jest jeszcze widać, że jest dosyć twardy. No dobra. Tak łatwo to nie będzie, co? Podejdźmy, dotknijmy ogniem. Płonie. Dobra, jeszcze tym pociągniemy, tak? Dobra, jara się ładnie. A zaraz się powinien spalić. No. Płonie ognisko w lesie. No jeszcze przyjarajmy. Dobra. Sporo punktów doświadczenia dostaliśmy. Dobra, pora pozbyć się licza nawiedzającego widmowy las. No i tak mi się wydaje. Więź dusz. Spaliliśmy szczątki Kassandry. Licz nie jest już nietykalny. No i dobrze, przy okazji uwolnimy tego licza od wiadomo czego. Bo też ten licz szuka śmierci, nie? Więc oczywiście umożliwimy mu to. Teraz trzeba przejść przez to całe łajzostwo. Może uda się tą skrzynię. Dobra. Tylko nie wejdź w ten, dobra. Nie wchodzić tutaj w żadne te. Dobra, podejdźmy bliżej. Gdzie tu jest? Tu jest. Zobaczmy, czy skrzynia tutaj powinna... No, troszeczkę zasłoniwszy. Tak, będą te pułapki, więc muszę iść powoli mimo wszystko. Tak, jak są odkryte, to już w to nie wejdą, ale no trzeba się liczyć z tym, że mogą być gdzieś jakieś jeszcze nieodkryte pułapki, a wtedy nie chciałbym, żeby ktoś tam wlazł w taką pułapkę. To nie wiem, co ta pułapka robi. Jak żółty kolor, to... A, tu były beczki, widzisz. Tu były beczki, kubek herbaty, dobra. A ja ich nie zauważyłem sobie wcześniej. Dobrze, teraz tutaj są jakieś też... tutaj chyba będzie jedno wielkie boom. Dobra. Ale wiecie co? Weźcie to się, ukryjcie gdzieś dalej, głębiej. Bo jak tym przywalę, to może być tutaj wielkie boom. Dobra, ops.
zajarało się. Oho! Tylko pytanie, kiedy to się zgasi teraz, nie? Jak ja deszczu nie mam. Ale jasno. A pasuje tam pójść. Dobra, zgasło. No, jeszcze pułapki tu są. Mina żywiołacza, no. Dobra. Nie wchodzi. Nie wchodzić w ten olej, kurczę, blaszka. Zobaczmy, jak wysadzę tą minę żywiołacza, co się wydarzy. Dobra, czy jeszcze tutaj mamy... No, zobaczymy. No, oczywiście musiało się zapalić. Jasne, dobra, naprawmy co nieco. No jak tutaj są takie pułapki, to powinien ten ogień, te pułapki po prostu... A, tutaj jest ten, dobra. Już bierzemy. Damy radę. Okej, coś już widać. Teraz tak. Weźmy kolejną beczkę, gdzieś tam przerzućmy. Nie wiem, trafiłem w to, czy nie trafiłem? Zobaczmy tutaj. To jest drugie coś. A, widzisz. Dobra, tak to działa. Jeszcze wyciągniemy jeszcze jedną beczkę. No spokojnie iść, ludzie, spokojnie. Nie pchać się, bo... Napuszczenie. No dobra, gdzie te pułapki? Dobra, tutaj mamy. Okej. Okay. Tak, jest tutaj, widzę, trochę pułapek, więc muszę iść powoli. Czy w ogóle po coś jest tutaj iść? No nie, jest tu jakiś korytarz dalej, więc... może jakiś skarb gdzieś będzie. No tak, wiem, no jest tych pułapek tutaj moc. Tak, kolejna pułapka, więc muszę iść powoli. Tutaj mamy kolejne rzeczy. Dobra. Dobra, to jest pułapka. Dobra, jak będziemy delikatnie szli, to poradzimy sobie. Tutaj też. No nie ma tych beczek więcej, szkoda. Dobra, niech nikt nigdzie nie włazi. Dobra, jesteśmy trochę dalej. Zapiszę. No muszę przyznać, że ten grobowiec jest nieco spory. Aha, dobra. No tak, zarąbiście. Zarąbiście. Dobra, no nie mam wyjścia, ale tutaj coś jest. Oczywiście, zaraz tutaj poginą mi ludzie. Ech, kurde blacha. No to co? Musimy się trochę poregenerować, nie? Nie mam wyjścia. Trochę za dużo, żeby tutaj wykorzystywać mikstury. A więc raczej wolę w ten sposób się... Tak, no, na tego to trochę za mało będzie. Dobra, może teraz już... Co my tu mamy? Kurczę, trochę zasłania mi widok. Notatki druina na temat alchemii, królicza łapka. O kurczę, ile tutaj rzeczy jest. Dobra, to pozbieram to wszystko. Okej, okay, jakieś punkty dostaliśmy. Kwiat Franciszki. O, widzę, gwiezdne ziele. Dobra, zbieraj wszystko, meduzowiec, ulepszacz, meduzowiec. Czyli cała menażeria alchemicznych rzeczy, borowiki. Dobra, wszystko się przyda, królicza łapka, muchomor. Dobra, szczypce. I tak nie wiem, jak wykorzystywać większość tych rzeczy.
bo nie znalazłem tutaj żadnych, że tak powiem, dodatkowych informacji, co z tymi rzeczami robić. Mają poroża, nie poroża. Okej, no i tutaj by było tyle. A tutaj co mamy? No już takie rzeczy, które są mało istotne. Dobra. Przenieśmy to komu trzeba. Dobra, czyli tyle tutaj było. Co nie zmienia faktu, wiadro. Nie, no to. Po co to wiadro? Co to jest? Burza. Dobra, weźmy to do Jahana. Czytaj. Odnalezienie ukrytej ściany mojego sanktuarium robi się coraz trudniejsze. Wskutek przemiany mój wzrok znacznie się pogorszył. Dlatego właśnie postanowiłem stworzyć miksturę poprawiającą percepcję, oby zadziałała w porę. Oko w pustej butelce wystarczy do stworzenia małej mikstury percepcji. Podobnie jak w przypadku innych mikstur, dodać można ziół wzmacniających. Aha. Zioła wzmacniające zwiększają ten. Dobra, to idziemy. Zobaczmy na tą mapę. Tak, tutaj wszystko odkryłem, natomiast tutaj jak się dostać? To jest pytanie. Pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Mam nadzieję, że tutaj żadnych pułapek nie będzie. Może już teraz wysadziłem te pułapki. Coś tu jest. A, proszę. No i jeszcze coś się tutaj pojawiło. Więc kopiemy. I tu mamy magiczny klucz. Dobra, to do... no tak, muszę to wziąć. Ale te klucze magiczne ma nasz kolega. Tak, jakby potrzebne magiczne klucze, to ich nie było. Teraz jest ich aż za dużo. Chociaż tych magicznych zamków to tutaj tak naprawdę ze świecą szukać. Więc suma summarum i tak prawie ich nie ma nigdzie. Dobra, teraz muszę się przebić znowu przez to. Mam nadzieję, że nie wpadnie mi nikt żadną pułapkę. Okej. Idziemy. Natłuściliśmy się trochę olejem. Tak. No i teraz pytanie, jak się tam dostać. Nie mam zielonego pojęcia. Tu jest jakaś głowa. Nic to nie da. Czaszka, której już nie da się obrócić. Nie widzę tutaj żadnego jakiegoś przycisku, chociaż czasami mogą te przyciski być tak ukryte sprytnie, że może się okazać, że jest tutaj gdzieś przycisk. A ja go nie mogę znaleźć, nie? No bo ewidentnie coś tutaj jest. No to jest jakieś światło. Może tutaj wejdę w inny sposób. Nie mam pojęcia. Aj, kurczę, blaszka, jak ja to właśnie nie lubię takich pierdół. Dobra, chyba nic tu po mnie na razie. Więc przeniosę się do. Widmowy las, do grobowiec rycerza, cierniste ziemie, wodospad, to nie labirynt Bellegarda, grobowiec rycerza, cierniste ziemie, bagna, może cierniste ziemie. Okej. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy te źródła.
No i teraz tak, dać ziarn to nie, tutaj nie, las Luculi, no to tak, to jest wyjście z sytuacji, tutaj już nic nas, tutaj już można to usunąć, to jest niepotrzebne, wojna o kamienie, łowy w grani, też już mamy to z głowy, nie wiem co z tym głosem zrobić, zapomniałem po prostu, i tutaj jest właśnie ta nasza pani siedziba Kassandry. Więc to trzeba do niej pójść. Chyba, ale ktoś chciał odzyskania głosu, tylko nie pamiętam, kurczę, kto. Gdzieś tutaj było coś takiego. Głos w dziczy. Dobra, ale podejdę tutaj bliżej i może na tym zakończę ten odcinek, a w następnym rozprawię się z tą Kassandrą. I w międzyczasie dowiem się też, jak rozwiązać to zadanie, właśnie głos w dziczy, bo zapomniałem, gdzie to, co z tym trzeba zrobić, gdzie to z tym trzeba pójść, ale chyba, nie wiem, nie jestem pewien, ale no nieważne, nieważne. Więc na tym zakończę ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.